Witaj, drogi widzu. W 2021 roku, w połowie marca, znaleziono w Izraelu, w jaskini nad Morzem Martwym, na pustyni judzkiej, dobrze zachowane zwoje z fragmentami Biblii, tekstami ksiąg prorockich sprzed prawie 2000 lat. Gdy przeczytałam o tym niesamowitym odkryciu, pomyślałam sobie, jakie to wymowne, że odkryto te starożytne zwoje właśnie teraz, w czasach, kiedy na przeogromną skalę neguje się istnienie Boga, w czasach, w których traktuje się dekalog jako przestarzałe normy etyczne, normy, które absolutnie nie przystają do współczesności, a do tego ograniczają jeszcze znacznie ludzką wolność i swobodę. W czasach, kiedy Pismo Święte uważa się za nudną, dziwną i mało zrozumiałą książkę, napisaną przez zupełnie przypadkowych autorów. W czasach, w których ludzi dokonujących aktów apostazji przybywa co dzień w błyskawicznym tempie. W czasach, w których gdy się chce komuś przywalić, to wiadomo, że zawsze można uderzyć i skrytykować Kościół. W czasach, w których zanika wiara w pełnię obecności Jezusa w Najświętszym Sakramencie, i to zarówno wśród wiernych, jak i wśród kapłanów. W czasach, w których usuwa się krzyże z przestrzeni publicznej, bo rażą. W czasach, w których słowa grzech śmiertelny, pokuta, piekło, krzyż, cierpienie, krew, zapieranie się siebie są słowami, na które ludzkość nagminnie zatyka sobie uszy. W czasach, kiedy z bożych proroków, proroków wzywających do opamiętania się i nawrócenia, często się kpi. W czasach, kiedy nie brakuje fałszywych proroków. Jakie to wymowne, pomyślałam, że w świecie, który staje się powoli duchowym morzem martwym i ciągle rozszerzającą się pustynią bezbożności, Bóg zechciał przypomnieć o sobie właśnie w ten sposób, pozwalając wziąć do ręki współczesnemu człowiekowi raz jeszcze święte teksty swojego objawienia. Odkrycie w Izraelu fragmentów Biblii sprzed prawie 2000 lat jest w moim osobistym odczuciu wyrazistym wołaniem Boga do nas. Wołaniem „Pamiętaj, że jestem”. Wołaniem oraz zachętą „Czytaj Pismo Święte”. Odnalezienie fragmentów ksiąg prorockich skojarzyło mi się także z biblijną przypowieścią o bogaczu i Łazarzu. Gdy żyjący bezbożnie bogacz trafił po śmierci do piekła, prosił Abrahama, by ten posłał cieszącego się przebywaniem w niebie Łazarza do jego pięciu braci z ostrzeżeniem, żeby zmienili swoje życie i nawrócili się do Boga. W przeciwnym razie, tak jak i on, mogą znaleźć się w królestwie szatana. Mają Mojżesza i proroków, odpowiedział bogaczowi Abraham. Niechże ich słuchają. Jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, nie uwierzą, dodał Abraham na koniec rozmowy z potępionym bogaczem. W moim osobistym odczuciu, odkryte jakiś czas temu nad Morzem Martwym teksty pism prorockich, to ożywienie dokładnie tego fragmentu Pisma Świętego. Macie Mojżesza i proroków, przypomniał nam wyraźnie w 2021 roku Pan Bóg. Czy wierzysz, drogi widzu, w ich słowa? Nie mam wątpliwości, że znalezione w połowie marca 2021 roku zwoje z fragmentami tekstów biblijnych przypominają o uniwersalnych przesłaniach proroków skierowanych do ludzkości, przesłaniach o jedynym i prawdziwym Bogu i jedynym ludzkości Zbawicielu, Jezusie Chrystusie, przesłaniach,
o których warto pamiętać także i dzisiaj, szczególnie wtedy, kiedy słyszymy zewsząd wokół nas, że Boga w ogóle nie ma.